Cześć, z tej strony Bartek i witam Cię serdecznie w moim podcaście Budzenie się do życia. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Ja jestem nasycony przyrodą. Właśnie wróciłem prosto z lasu, w którym spędziłem 4 dni pod namiotem. Jest jesień, rośliny i liście zmieniają kolory i to wszystko jest niesamowite i cenne. Przyroda jest w stałym cyklu przemiany i zmiany. I zachęca nas do tego samego w każdej chwili. Zaczynamy. Jeśli jesteś jeszcze w łóżku, otwórz oczy i weź duży wdech. Zrób wdech, przytrzymaj go, a następnie zrób wydech. W tym odcinku zachęcam Cię do leżenia na plecach. Czy to w łóżku, czy gdzieś indziej, to nie ma znaczenia. Zacznij od zgięcia kolan i zbliżenia ich do klatki piersiowej. Owij ręce wokół zgiętych nóg i delikatnie ściśnij. Teraz zwolnij ręce i pozwól nogom opaść na lewą stronę. Mogą przejść do końca, a może nie, po prostu rób to, co jest dla Ciebie wygodne. Staraj się trzymać ramiona na ziemi, aby uzyskać miły i łatwy skręt kręgosłupa. Doszliśmy do kolejnego dnia zupełnie nowej okazji, aby jak najlepiej wykorzystać nasze życie. Cokolwiek wydarzyło się wczoraj, zostawmy to wczoraj. I cokolwiek może przyjść jutro lub w przyszłym tygodniu, zostawmy to przyszłości. Dzisiaj jest dzień, w którym można się cieszyć samemu i za to należy być wdzięcznym. Teraz powinniście swoje kolana do środka przenieść i po prostu zresetować się na chwilkę w tym miejscu. A potem pozwól spaść im na prawo. Robię teraz ten sam skręt kręgosłupa po drugiej stronie. Pamiętaj, aby trzymać ramiona prosto na ziemi i oddychać, co naprawdę pomoże zmaksymalizować rozciąganie. Teraz cokolwiek masz do zrobienia, niezależnie od tego, czy jest dużo, czy mało, prawdopodobnie będziesz mieć przeszkody i blokady na drodze przez cały czas i na różne sposoby. A to może być irytujące, frustrujące, ponieważ uniemożliwia nam robienie rzeczy zgodnie z naszym planem i tym, co sobie założyliśmy. Może zostaniesz odciągnięty od zwykłych zadań i obowiązków, ponieważ masz wobec czegoś lub kogoś jakieś zobowiązanie. Być może nie czujesz się dobrze, ale niezależnie od tego, jakie masz dzisiaj ewentualne przeszkody, spróbuj zaakceptować je takimi, jakimi one są, tymczasowymi przeszkodami, które jesteś w stanie przejść i pokonać. Myślę, że dobrze jest znaleźć coś, za co można być wdzięcznym w tego rodzaju sytuacjach, ponieważ pomaga to rozwiązać frustrację z nich wynikającą. Więc dlaczego nie spróbować dzisiaj? Sprawdź. Teraz nadszedł czas, aby rozpocząć ten wspaniały dzień, więc przywróć kolana z powrotem do środka i zrelaksuj się na chwilkę, zresetuj, ponownie mocno przyciskając je do klatki piersiowej. Świetnie, teraz możesz wypuścić je z powrotem i wyprostować, położyć na płasko. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu przewróć się na łóżku i wstań. W porządku. Gdy już stoisz, zróbmy jeszcze jeden szybki ruch, aby pomóc obudzić ciało i je rozluźnić.
Weź więc głęboki wdech, wyciągnij ręce do nieba, sięgając aż do ramion. Potem na wydechu złóż się do przodu w pasie i po prostu powoli opuść głowę i ramiona w kierunku ziemi. Bardzo powoli, pamiętaj, to ważne. Pobądź tak chwilkę nieruchomo i za chwilkę przejdziemy do dzisiejszej medytacji. Będzie dość prosta, będzie tylko kilka minut spokoju, aby pomóc Twojemu umysłowi odprężyć się, zanim rozpoczniesz dzisiaj wszystkie wspaniałe rzeczy, które zamierzasz zrobić. Te chwile są naprawdę bardzo ważne, aby uporać się z przeszkodami, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Mam nadzieję, że masz już wygodne miejsce, wygodne siedzenie i jeśli chcesz siedzieć prosto, to wybierz to. Ale staraj się nie być w napięciu i rozluźnij ramiona. Oprzyj dłoń delikatnie na nogach, weź głęboki wdech, a wydychając zamknij oczy. Teraz w tych pierwszych sekundach z zamkniętymi oczami sprawdź swoje ciało. Upewnij się, że jest Ci wygodnie. Pozwól swojej twarzy zmiękczyć się. Rozluźnij szczękę, rozluźnij powieki. Weźmy razem jeszcze jeden głęboki wdech. Przytrzymaj krótko i zrób wydech. A teraz od tego momentu oddychaj we własnym, naturalnym tempie. Nic specjalnego nie musisz z tym robić. Najważniejsze jest to płynne i bez wysiłku oddychanie, więc podążaj za nim stopniowo, pozwalając stać się coraz bardziej płynnym, a gdy to zrobisz, zaczniesz oddychać głębiej. Teraz, kiedy już jesteśmy zadomowieni, pomyślmy o przeszkodzie, która może pojawić się dzisiejszego dnia. I nie musi to być skomplikowana przeszkoda. Może być tak prosta jak uliczny korek w dzisiejszej drodze do pracy, brak wolnego miejsca parkingowego. Jakakolwiek byłaby ta przeszkoda, znajdź przynajmniej jeden powód, dla którego możesz być za to wdzięczny. Może oznacza to, że będziesz jechać malowniczą trasą, aby ominąć ruch uliczny, lub zaparkujesz w innym miejscu niż zwykle i dzięki temu poznasz kogoś interesującego, kto zaparkował obok ciebie. W każdej sytuacji zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Spróbuj znaleźć w tej prawdopodobnej przeszkodzie dzisiaj już teraz. Kiedy znajdziesz ten powód, to będzie powód do wdzięczności. Wyślij ciche podziękowanie tej przeszkodzie za dobro, które ci dostarczy. Teraz możesz pozwolić temu odejść i po prostu zwrócić razem do oddechu i pozwolić umysłowi po prostu kontynuować odpoczynek. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz powoli zacznij wracać do pokoju.
i z powrotem do swojego ciała. Możesz zauważyć wszelkie dźwięki wokół ciebie. Lekko poruszyć palcami u rąk i nóg. A następnie wziąć głęboki wdech. A kiedy zaczniesz robić wydech, otwórz oczy i poświęć chwilkę na zebranie się i wyjście z medytacji. Zawsze można znaleźć coś dobrego we wszystkim. Czasami może być to trochę naciągane, ale obiecuję wam, że tak jest. Umiejętność znalezienia dobra jakiejkolwiek rzeczy nie jest wrodzonym talentem, który nabywamy w chwili narodzin. A inni nie. Jest to umiejętność, którą nabywamy. Musimy się po prostu jej nauczyć. Jak wszystkie umiejętności, wymaga uwagi i praktyki. Aby być lepszym, miejmy nadzieję, że szybka medytacja skłoni twój umysł do dostrzeżenia dobra we wszystkim, co wydarzy się dzisiaj. Pozwólmy powoli zmierzać do końca. W tej ostatniej części programu oferuję trochę motywacji, aby pomóc ci podekscytować się nadchodzącym dniem. Przeszkody, z którymi wszyscy się mierzymy, każdego dnia są nieuniknione. Mogą być frustrujące, ale kiedy naprawdę się nad tym zastanowisz, to większość naszych największych osiągnięć, pomysłów i decyzji wynika częściowo z przeszkód. Kiedy twoja droga jest zablokowana, jesteś zmuszony do kreatywnego myślenia, nieszablonowego, i często oznacza to, że masz szansę przetrzeć nowy szlak. Przeszkoda jest przeszkodą tylko dlatego, że tak ją postrzegamy. Możesz postrzegać przeszkodę jako przeszkodę lub postrzegać ją jak coś, co zachęca do przyjęcia nowego podejścia, do znalezienia nowych rozwiązań. I to ta perspektywa jest znacznie bardziej pozytywna. Jestem pewien, że słyszeliście powiedzenie, że kiedy jedne drzwi się zamykają, to drugie się otwierają. I to tak naprawdę o to w tym chodzi. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że kiedy jedne drzwi się zamykają, to otwiera się kolejnych 10. Musisz tylko otworzyć oczy na możliwości, aby przechodząc przez dzisiejszy dzień nie obawiać się żadnych przeszkód, które mogą się pojawić. Po prostu spróbuj zaakceptować je takimi, jakimi naprawdę są. Czasową przeszkodą. Możesz postrzegać je jako przeszkodę spowalniającą cię, irytującą. I postrzegać ją jako szansę. Szansę spróbowania czegoś nowego. Zobaczenia czegoś innego. Cóż, moi kochani, to wszystko na dzisiaj, co mam dla was. Bardzo dziękuję za przybycie. Naprawdę mam nadzieję, że ci się podobało i czuję się pełen energii i gotowy na fantastyczny dzień. Zapraszam na kolejny podcast oraz na moje konto na Instagramie Coach Bart Stefański oraz Budzimy się do życia, również na Facebooku. Do usłyszenia.